How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ugh. This thing is a mess, but maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, wasz ulubiony weteran życia. Weteran, poziomka R, nie weteran. Weteran. Nie mam wady wymowy, więc mogę mówić poprawnie. Weteran życia. Jak ja dawno tego nie mówiłam, a to jest kolejny odcinek z gry Life is Strange Before the Storm. Moi drodzy, yeah! Ile to minęło? Półtorej roku od poprzedniej serii, odcinka z tej otóż to gry. Śmieszna sprawa, znaczy śmieszna, w sumie o tym wiecie. Mi gra wyłączała się, miałam duży problem ze sprzętem, miałam blue screena i walczyłam z nim przez ponad rok w sumie. Teraz jak był ten pierwszy lockdown w marcu, to w końcu tak przesiadłam z tatą i z tego co pamiętam, to był problem procesora. Ten procesor, kochani, był spalony. Ten procesor był po prostu spalony i tak się to naprawiło, ale potem jakoś też nie miałam okazji się do tego tutaj zabrać. Z prostych powodów, czy ja mogę to powiedzieć? Ciężko mi się nagrywa Life is Strange, pod tym względem, że to jest już więcej zabawy z obrazem, tam z dźwiękiem i w ogóle. To też może być dosyć w chaotycznej dzisiaj formie, bo nie wiem, czy mi się spodoba ułożenie kamery, mam ciepłe światło, które mi się nie podoba osobiście, wolę zimne, ale... Znaczy, to jest naturalne, ale mimo wszystko no, jest to ciepły kolor. Nie wiem, jak mi to wyjdzie w montażu, jeżeli chodzi o jakieś zabawy efektami, bo też nie chcę trochę stracić na jakości. Jeżeli chodzi o głos, o matko, następnym razem mikrofon będzie tutaj przede mną, a nie tutaj, jak wy go widzicie po lewej stronie, bo to brzmi na pewno strasznie, ale ja to jeszcze postaram się wyrównać, jeżeli chodzi o słuchawki, tak żeby było ok, bo jakoś nie mówię, że moje filmy to jest jakiś szczyt, nigdy nie były i raczej nigdy nie będą szczytem montażowym, ale chcę, żeby były w pewnym stopniu znośne i wygodne. Co więcej, też miałam takie podejście do Life is Strange, że ogląda to bardzo mało osób i w sumie to się nie dziwię, bo to nie gra dla każdego. Jednak wiecie, siedziałam przy tym trochę godzin, trochę z tym robiłam, a... Taka trochę w pewnym stopniu była to demotywacja i największym problemem szczerze była tutaj moja twarz. Mimo wszystko chcę... No chcę wyglądać dobrze na tych odcinkach, okej? Jak każda baba mam kompleksy i po każdym odcinku można powiedzieć, się sobie nie podobam jak montuję. Powoli wydaje mi się, że wyszłam z tego, to znaczy...
To jest takie, wiecie, 50-50, czasem ma się lepszy dzień, czasem ma się gorszy dzień, że czasem nie możesz na siebie patrzeć, czasem patrzysz, jest okej. Okay. Typowa baba, chciałabym tak powiedzieć, dlatego też tak ciężko mi się to nagrywało. Tyle, to tyle z mojej spowiedzi, zrobiłam sobie meliskę. Gotta look for new A stęskniłam cars. Się trochę za Life is Strange. Maybe even another truck. Znaleźć akumulator i umieść go w aucie. Dlatego, że przez ten czas bardzo dużo się u mnie działo mimo wszystko. No kurczaczki, ja cały rok, nie ten 2020. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Ale kiedy ja chyba 11 lutego 2019 dałam ostatni odcinek, no to to w sumie wyglądało tak, Don't że ja... Leave yet. Że ja w sumie potem skupiłam się stricte na maturze, na teatrze, a potem od lipca skupiłam się na pracy i na teatrze i harowałam, pracowałam do... Znaczy nadal mam pracę, ale że tak powiem skupiłam się na pracy, no nie licząc jeszcze kanału, akurat mówię tutaj głównie o Life is Strange, to skupiłam się głównie właśnie na pracy tak do kiedy? No do sierpnia, potem tam studia, papiery na studia, bo wiadomo na teatrze niezbyt mogłam, bo mamy lockdown. You're a long way from the beach. Trochę spektakli planowanych, że tak powiem, nam odeszło w inną stronę i Here's the side of Arcadia Bay. O właśnie, postcards. Tego jeszcze nie powiedziałam, znaczy wy to wiecie, ale no Life is Strange jest taką serią, gdzie ja sobie pozwalam na niecenzuralne słowa i stricte przekleństwa. Nie znaczy to, że będę klnęła jak szewc, ale proszę nie zdziwcie się. Najważniejsze jest to, żebyście tego nie powtarzali w domu. Zawsze jak byłam młodsza i miałam 11 lat, to mówiłam mamie, mamo, bo ja oglądam takie filmiki i tam youtuberzy klną i w ogóle, czy to masz coś przeciwko? A matka do mnie, że ale nie mówisz, tak? Nie powtarzasz takich słów, takie no nie, wiadomo, że nie. A do mnie to sobie ogląda. Pamiętajcie, kultura przede wszystkim. Ale w naszym luźnym gronie uważam, że możemy sobie troszkę poprzeklinać, bo wiadomo, zawsze to jakaś forma wyzwalania emocji, skomentowania. No. Aha, jakby co, jeżeli ja patrzę się tutaj, patrzę się tutaj i czytam, nie czytam, tylko słucham, no to nie ma czegoś takiego, że ja olewam fabułę, po prostu rozumiem. O, może tak najbardziej powiem. What are you trying to hide under their hood? No i generalnie sama się zaskoczyłam, że ja pamiętam mniej więcej, co się działo tutaj. W sensie, no co, poznaliśmy Rachel, było to kółko teatralne. No i w sumie Chloe jest teraz w takim kryzysie, dlatego że nie lubi Davida. I w sumie tyle. I porzućmy na wysypisko się troszkę zbuntować przeciwko światu. I właśnie uważam, że Life is Strange jest teraz dla mnie bardzo dobrą serią, dlatego że ostatnimi czasy... potrzebuję takiego trochę rozluźniacza, takiego troszkę, nie wiem, życiowego, nie że przewodnika, ale wiecie, o co mi chodzi. Czasem dobrze sobie przejść taką gierę, bo to dobrze robi na głowę, na emocje, etc., etc. Byleby tego tak super, super nie przeżywać. Żyjmy w naszym rzeczywistym świecie, ale nie, gra nam da trochę takiego upustu emocji, może tak. Bo mimo wszystko ta gra porusza bardzo ważny temat, jak to mawiają, life is strange, haha, dokładnie, and full of zasadzkas. So, dobra sprawa, dobra, a ja trochę się stęskniłam za tymi postaciami. Zapomniałam, że ja mogę tu biegać shiftem. A nie, tu już patrzyłam. Cyk, cyk, cyk. Ki. I think I'm all smashed up. Ja bym tam tu rozwalała, ja nie wiem, co ona ma. For now. Auto taty, tylko mogę spojrzeć, no, tak? Not going over there. Właśnie, bo my mieliśmy jeszcze ten sen, prawda? It's all fun and games till this guy enslaves everyone. O, radio io. Ale tu nic nie będzie, dobra, no to radio io. Przepraszam, nie włączę radia, bo puława autorskie, kochani. Ja wolę nie. Przepraszam bardzo za to. I to nie chodzi nawet o zarabianko, bo to, że wy macie reklamę, nie znaczy, że ja te pieniądze dostaję. Znaczy, jestem pałą i nie potrafię...
Zawaliłam jedną rzecz i od roku nie chce mi się za nią wziąć. Now this is a vortex Ale club. Wolę I wouldn't nie mind mieć tych joining. praw autorskich, niech je mieć mimo wszystko. A jak będę zarabiać na YouTube, to was o tym poinformuję. Generalnie to się zastanawiałam, czy jakoś szybciej się nie sprężyć, bo właśnie jesteśmy w temacie świąt. Tada. To przy okazji właśnie powiem, tak chciałam, żeby ta kasa, która powinna mi niby przejść na konto, żeby poszła na jakąś taką akcję charytatywną, że wiecie, byłby vlogasek z Carrefoura, jak kupuje milion słodyczy do jakiegoś tam domu dziecka albo potrzebującej rodziny. Ale na razie w chwili obecnej w ogóle orientuję się, jak to wszystko działa tak szczerze, dlatego że no różnie z tym bywa. Teraz jeszcze jak mamy no, taką, a nie inną sytuację w kraju, to nie wiem, czy oni to wszystko tak przyjmują, czy coś. Matko, to już byłam. I póki co znalazłam sobie taką fajną stronkę, gdzie czytam konkretne rodziny. Listy, gdzie są wypisane konkretne rodziny i czego potrzebują. I tak mówię, a napiszę do kilku rodzin i zobaczymy, czy będzie im w ogóle potrzebna taka pomoc, bo ja sobie teraz remontuję. No i pozbywam się dużej ilości książek, pluszaków, mebli powiedzmy też, etc., etc. I chcę komuś to oddać, niż po prostu wywalić albo sprzedać, bo ma to większy sens. Damn, you cigarettes. Paweta. Matko, paleciak. Ugh. Jak pracowałam 2,5 roku... 2,5 miesiąca na produkcji zniczy, to dźwigałam takie palety codziennie. I to nie jedną sztukę. Wiecie, jakie to jest kurde ciężkie? Ja nie mogę. A ile drzask potem macie. Nie lubię w ogóle tego... Nie materia... Tej struktury. Po prostu... O, brudne, kujące. Położał. Ale ja nie przeszłam tego, ten pożar. A nie, nie pamiętam, jak to działa. O, Goafiti. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Zakopany skarb. Ze względu na Max. Właśnie, tutaj dawno nie wchodziłam. Dobra. O, mama! Mamo! Już nie pamiętam, co... Aha, dobra, tutaj migają. Okej, okay, dobra. Chloe David robi to, co uważa za słuszne. Tom Watt! Nie podobało mi się, że kazał ci opróżnić kieszenie. A ty nie miałaś nic na sumieniu. Dobrze, to czytam. Chloe, mogłabyś na chwilę zapomnieć o Davidzie? Pomyśl o mnie. Może po prostu trzeba mi przestrzeni? Chcę, żeby moja córka wróciła. Aha, tyle. Dobrze. Już nie pamiętam, o kim czytaliśmy. Jamie Rose, Monik. A dobra, my ich spotkaliśmy u Dyrcia. Dobra, było. Dobra. Dobra. Wiecie, wraca stara, że tak powiem, rutyna. Ja sobie to czytam trochę zaraz z wami, trochę po odcinku. Stopujemy. Nie ma co przedłużać aż tak na siłę. Kto będzie zainteresowany, ten sobie zastopuje.
będzie monolog, więc zdróbko. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. In conclusion, fire. Pretty sweet. Okej, to chyba wszystko. Więc pozwoliłam sobie wyjść. O właśnie. I don't know for a fact that there isn't buried treasure there. Nie mówcie, że... A, czy ja mogę spoilerować? Bo ja nie wiem, czy wszyscy oglądali pierwszą część. Już nie pamiętam, jakie ja sobie dałam zasady w ogóle. O matko. Tu już było miejsce na akumulator. No dobrze. Ja w ogóle się pochwalę wam, że dzisiaj prowadziłam pierwszy raz nowe auto moich rodziców i mam z siebie taka dumna przejść z Opla na Kijankę. Jest różnica. Ale no, płynnie mi poszło, jak to powiedział tatula. Ja takie, przestań, przestań. Jak z Castoramy się wracało, to wiecie, można zaszaleć. I co, to pojedzie? Bo uwierzę, że auto z wysypiska po zmianie akumulatora takiej nagle pojedzie. Ej, naprawdę. No też bym tak chciała, tak szczerze nie powiem. Swoje to swoje, ale... Co? This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Aha. Dobra. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Dobra, no to będziemy szukali pewnie jakiegoś tego tapczanu? Probably a good idea to cover over this with something. I koca. That's all? Yeah. Chodźcie. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. No, chcę wyjść. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. No i... Możemy wyjść. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. A. Maybe there's another light bulb I can put in here. Już? Już? That's all? Chyba tak. Dobra, dziękuję. Zawsze boję się tych zbliżeń, bo boję się, że kogoś spotkam, że ktoś mi się pojawi znikąd. Rachel, czego ty chcesz? Łomatko, łomatko, łomatko! Tu, Rachel. Chloe Price. Nie jestem do bani? Na serio nie jesteś. Mama myśli, że tak. Nie wiem, czy nie wiem, czy chcę dziś wracać do domu. Jesteś jeszcze? Wezmę coś z domu i spotkamy się na złomowisku. Zobaczymy się wkrótce. Oby. Dobrze. Dobra, teraz robimy taki rezonansik, ale rezonans to ja miałam dawno temu w sumie. W Krakowie. To była wycieczka. Żarówka, jakiś tapczanik. Nie no, świerszczykiem tego nie zakryję raczej. Wiecie, co mnie najbardziej przeraża, że takie czasopismo dla dzieci też ma nazwę Świerszczyk. Nie wiem, czy tak powinno w ogóle być. O!
Cudownie. Weźmiemy dywanik. Today you begin an exciting new life as a floor mat. To i tak nie będzie wiało coś po nogach. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Butelka. Bottles, bottles everywhere, and not one beer to drink. Masakra. O, dobra. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Git. Tylko mogę spojrzeć? First you take my mom, then you take aha, my home. Aha, bo to skrzynka z narzędziami. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Fajnie, bo podoba mi się to, że widzimy też w pewnym sensie taką perspektywę Chloe. Smile, bitch. Mnie śmieszy. Dobra, może to będzie tak, że ja pierwsze i tak muszę użyć tej wycieraczki, a potem dopiero odblokuję cokolwiek innego możliwego do użycia. Tutaj. I odjedziemy wsiną dal. Dobra, wyjdź. Śmiałabym się, jakbym mogła wziąć głowę manekina. Tam nie, bo i tak mnie cofnie. Autobus szkolny. Mogę wejść? Nie mogę? A jak spojrzę, to coś odblokuje? To tak awesome. Mamy ręcznik. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Wiecie co, ja wolę już wrócić do tego całego auta, dać na swoje miejsce to, bo jeszcze będę chodziła, a żarówki nie będzie, będzie trzeba ją, wiecie, odblokować w momencie, kiedy użyjemy tego ręcznika, więc ja sobie wejdę ładnie do auta. Dzień dobry. Ty lusterko wymyj, baba, bo inaczej nigdzie nie pojedziesz. Kiedy myślę sobie, że ja zaczynałam nagrywać tę grę w momencie, kiedy... Znaczy mówię tutaj o normalnym, podstawowym Life is Strange, kiedy jeszcze nie miałam prawka, a teraz jestem już 2 lata po zdaniu prawka i to jest takie wow! Życie leci i to bardzo. Yeah, ale to super wygląda akurat. Dobra, i teraz żarówka time. Siup, siup. A mogę tutaj zajumać, czy tak niezbyt? Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Okej. Nie mogę? Nie ma tu czegoś takiego? Ej, a wycieraczka? Ej, wycieraczka by mi się przydała. Why? Nie mogłam tego użyć. Dawać mi żarówkę. Kurza. Albo tego? Mam rozumieć, że ja miałam różne opcje wycieraczki w moim aucie? Że nada. Nie mówcie, że ja będę mieć żarówkę na statku. Może tak być w sumie. Dobra. Teraz idziemy jeszcze raz w tę mańkę. No nie mogę wziąć głowy manekina. Ja cię kocham, to moje... Żarówka! Może być Presley? Dobra, super! Go. Wejdź. Aha!
Aha. Czyli to taki bonus? Hang here, but I get to pick the tunes. Ja myślałam, że on mi żarówkę zastąpi. Moja mamita wróciła. Mamo! Mamo, gram w Life is Strange, nie mogę teraz. O, nie, i tak zaraz skończymy odcinek, tylko znajdę tak głupią żarówkę. Żarówka! Rrr. Co to było? Wiesz co, ja od razu się wspinam. A mogę wziąć... Light the way, Robobulb. Nie pomyślałam o tym robocie. Nie wiem. Spadamy stąd. Idziemy. Żarówaj. Jeżeli ja będę musiała szukać kluczyków, to już będzie komiczne. Wyłączyło mi się nagrywanie. Tak czułam, na szczęście to zauważyłam. I wydaje mi się, że nic nie ominęłam. I tak będziemy... Napraw. Kończyli. Zobaczymy, co nam ta scenka jeszcze przyniesie. Widzę, że mam limit półgodzinny na kamerze. W takiej formie... Zobaczymy, jak to będzie. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Jeżeli ja będę mieć jakąś minigierkę, still, to będzie śmiesznie. How sweet would that be? Yeah? Frank, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just... checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like... drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. I on tam pozna Rachel. And Frank? Ja wolę się zapytać, czy wszystko gra. I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Nie napawa mnie to jakimś szczególnym optymizmem, ale damy radę. Mamy tam kij baseballowy. Jeszcze gdzieś tam leżał łom, także git. Jestem pacyfistką, ale bronić się trzeba. Time for a hard-earned smoke break. You only get one chance to make a first expression. Mistyczne. W ogóle pamiętam, że mi się ta gra zacięła coś tego rodzaju, że ja nie mogłam przebrać Chloe. Było coś takiego, dlatego ona ma w ogóle to ubranko teraz na sobie. Cóż, ups. The eye sees all. Mm-hmm. Looking good, Robobulb. Ja cię. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. I zapalimy sobie na sam koniec. Też nie mam takiej maniery, że będę na wszystko patrzyła i oceniała co i jak, to bez sensu troszkę, sorry. Nie płacą mi za to niestety. I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. There's a whole... And we're walking round the edges. You were flaunting all your cool
kruk. Aha, to jest taki trochę mój patronus. Bo ja mam kruka, a Max ma jelonka. Nie pamiętam sobie o rejsie. Dawno nie słuchałam płyty z Life is Strange, a mam dwie. Nie, to jest najgłupsza rzecz, jaką mogła zrobić, czyli zasnąć. Bez sensu. Co za baba. Bang! Jestem lepsza niż Polsat. No nie chcę tak... spoilerować, co będzie w kolejnym odcinku i zostawię was z takim zakończeniem. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. Nie modlę się. My się widzimy w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie powrót tej serii. Sorki, że musieliście tak długo czekać. No cóż, nie zmienię tego. Miłego dnia, wieczora. Co tam macie? Do usłyszenia. No i cześć.